Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, moi drodzy. Mamy taki nietypowy czas Wielkiego Postu, kiedy siedzimy w domach, nie możemy się wspólnie spotkać w naszym gronie oazowym, z naszymi znajomymi. I my wraz z animatorami zapragnęliśmy wyjść do Was z taką inicjatywą Wielki Tydzień na maksa. Pragniemy Wam towarzyszyć w tym czasie Wielkiego Tygodnia każdego dnia z taką krótką zajawką, komentarzem do Ewangelii, w tym, co będziemy przeżywać w najbliższym czasie, aby ten czas był czasem szczególnym, kiedy te misteria Jezusa Chrystusa od uroczystego wjazdu na osiołku do Jerozolimy aż po zmartwychwstanie były przez nas dobrze przeżyte. Łączymy się z Wami na kanale na YouTubie, dlatego że wizualnie spotkać się nie możemy, ale chociaż przynajmniej duchowo możemy się połączyć myślami, przeżywając tę chwilę wraz z Jezusem Chrystusem. Wsłuchajmy się teraz w Słowo Boże z Ewangelii z Niedzieli Palmowej. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebie z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści. Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: powiedzcie córce syjońskiej: oto król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślice i źrebie i położyli na nie swe płaszcze, a on usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które go poprzedzały i które szły za nim, wołały głośno: Hosanna synowi Dawida, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie, Hosanna na wysokościach. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano: kto to jest? A tłumy odpowiadały: to jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei. Dzisiejsza niedziela ma w sumie dwie nazwy. Pierwsza nazwa wiąże się z tym oto przedmiotem, palmą. Jest to niedziela palmowa. Kiedy uroczyście przynosimy do kościoła palmy, aby je poświęcić. W tym roku dziwna niedziela palmowa, kiedy osobiście nie możemy przyjść, aby uczestniczyć w tej liturgii. Nie możemy przynieść palm, ponieważ woda święcona może rozprzestrzeniać wirus, stąd na obecną chwilę nie używamy wody święconej w kościele. Jest to długa tradycja związana z palmami, ale też druga nazwa niedzieli palmowej, nie bez powodu jest używany kolor czerwony tej niedzieli. Jest to niedziela męki pańskiej. Usłyszeliśmy fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, ale jak kojarzymy z poprzednich lat, tą niedzielę można by powiedzieć, że są odczytywane dwa fragmenty z Ewangelii. Pierwszy fragment, który usłyszeliśmy, oraz po czytaniach jest odczytywana męka Jezusa Chrystusa według jednego z ewangelistów synoptycznych. Niedziela palmowa. Hosanna na wysokościach, Hosanna synowi Dawidowemu. To słowo Hosanna z hebrajskiego wybaw nas od czegoś,
I można by powiedzieć, Jezus Chrystus osiągnął triumf, wjeżdża uroczyście do Jerozolimy, jest witany przez swoich uczniów, tych, których przez swoje nauczanie pociągnął, ale pewnie i w tym gronie były osoby, które miały inną wizję tego, który będzie wjeżdżał do Jerozolimy. Mieli pewnie wizję, że wjedzie Mesjasz, król, na rumaku zbrojnym, a nie na zwykłym osiołku, źrebięciu oślicy. Takim lichym transportem przyjechał, a nie jako ktoś, kto ma wyzwolić spod okupacji rzymskiej. Ale czy rzeczywiście o to chodziło, że Jezus miał wyzwalać z okupacji rzymskiej? Jezus wiedział, jaka jest Jego misja. Misją Jezusa Chrystusa było wyzwolenie każdego z nas z grzechu. Dlatego Bóg przychodzi pokornie do Ciebie, do mnie, aby wyzwalać nas z grzechu. I możemy w tych najbliższych dniach szczególnie zapamiętać te słowa: Hosanna, Hosanna Boże, wybaw mnie z mojej słabości, z mojego grzechu, abym nie powstawał, nie upadał po raz kolejny w ten grzech. Nie jest to łatwe, ale przecież w tym czasie nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy sami, bo jest z nami Jezus Chrystus. Wystarczy, byśmy na początku tych rozważań, tą niedzielę palmową, otworzyli nasze serca i napełnili je wiarą, że Jezus Chrystus jest obecny, obecny wśród nas. I drugi aspekt, niedziela męki pańskiej. Tutaj mamy Hosanna, wychwalanie Boga, a po chwili słyszymy fragment, kiedy Jezus jest biczowany, cierniem ukoronowany, dźwiga krzyż i umiera na krzyżu. Dwa skrajne obrazy, ale jakże ukazujące nam te ramy od początku do końca misji. I zostaje nam tylko zmartwychwstanie, do którego będziemy się przygotowywać w kolejnych filmikach. Chciałbym Cię, drogi bracie, droga siostro, zostawić z kilkoma pytaniami tak do rozważenia w tym tygodniu, byś mógł się zastanowić, zatrzymać chociaż na chwilę, by te dni, wielkie dni, nie przemknęły Ci przez palce. Czy pamiętasz o Bogu tylko w chwilach trudnych, a może także potrafisz Go wychwalać w sytuacjach radosnych Twojego życia? Obecnie przeżywamy kwarantannę. Są to chwile trudne dla Polski, dla świata, dla każdego z nas. I zapewne wołamy do Boga: wybaw nas, Boże, z tej sytuacji. Modlimy się o to usilnie. Ale kiedy te dni miną, czy będziesz pamiętać o Bogu? Kiedy będziesz się cieszyć ze znajomymi, że zakończyliśmy walkę z wirusem? Kolejne pytanie. Po której stronie staniesz w Wielki Piątek? Czy po stronie Jezusa? Czy może tłumu, który chce Go ukrzyżować? Dzisiaj stajemy i krzyczymy Hosanna. A co będzie Wielki Piątek? Ukrzyżuj? Czy bądź uwielbiony, Boże, w moim życiu? Na tym kończymy nasze rozważania dzisiejszej niedzieli, ale pragnę Ciebie zaprosić w każdy inny dzień, byś odwiedził nasz kanał na YouTubie. O godzinie 12 będziemy każdego dnia w Wielkim Tygodniu wrzucać kolejny filmik z rozważaniami, z przeżyciami, z tym, co będzie się dokonywało i w Piśmie Świętym, ale także i w naszym przygotowaniu
do największego święta, bez którego nie byłoby naszej wiary, czyli do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Amen.